Cześć Wam, witam Was w kolejnym vlogu. Dziś zajmiemy się montażem chińskiego webasta. Zrobiło się trochę zimniej, a żeby było nam cieplej w dupencję, postanowiliśmy mieć alternatywę na wypadek, gdybyśmy gdzieś za granicą nie mogli dostać butli. Taka alternatywa nie zaszkodzi, a zawsze może pomóc, dlatego montujemy w tym miejscu. Zobaczymy, co my tu mamy. Mamy zbiornik, instrukcję, samo urządzenie. Tutaj mamy tłumik i resztę sprzętu. O, pompeczka 12. Jakieś różne różności. O. Że to znajduje się w środku w opakowaniu. I teraz myślimy, żeby zamontować to w tym miejscu. Z takich kilku praktyczniejszych porad wstawię Wam tutaj informacje, bo jeśli chodzi o pompkę paliwa, musi zostać zamontowana w konkretnej pozycji. To samo filtr. Również tutaj tłumik od wylotu spalin też musi zostać poprowadzony tutaj w konkretnej pozycji. Webasto również określona pozycja. Jeśli chodzi o węże, nie mogą być załamania typu takie. Musi być to płynny, chociaż nie, tak to mogłoby jeszcze być, ale nie może zostać, a to Wam wszystko wstawię. Dobra, po burzliwym starcie postanowiliśmy zamontować go tutaj w tą stronę. Nie w tę, no to znaczy do góry. Jeszcze raz obrócone, tak, ale w sensie w tym miejscu. Tu powiększymy otwór o rurkę, która będzie nam tam wchodziła za piecyk. I tam wepniemy się już w istniejącą instalację rurkową. Z drugiej strony zaciąg powietrza. Jak będzie problem, to zrobimy sobie tu otwór i zamontujemy jakąś taką kratkę wentylacyjną biurkową, taką nie za wielką, nie za dużą, może taką kratkę jak są tu w nawiewach, a przy okazji będzie to ładnie i nie będzie bardzo widoczne, bo będzie pod stolikiem. No. Także więc szukamy chętnego, żeby to zrobił, bo nam się nie chce. Dobra, zobaczmy, jak ta blacha ma iść. Blacha tutaj już idzie taka uszczelka pod spodem. Tak, to i teraz idzie ta blacha. I blacha idzie tak. Tak łatwo przeszło? Mamy dziurę. Tak łatwo przeszło? No. Myślałam, że będzie większy opór. Największy opór to tu stawia pogoda. Tak chęci być zimno jak cholera. No czasami tak bywa mężu, ale za to będziemy mieli ciepełko, jakbyśmy tak gdzieś chcieli jechać. Tak. Albo na ciche dni trafisz do kampera, to chociaż sobie ogrzewanie włączysz. Ja trafię? Ale ty zostajesz z dziećmi, nie ma problemu! Nie ma problemu! Udało się. Kupiliśmy zestaw otwornic do drewna. 29 zł. Mamy otwornicy od 65 mm, czyli taka, jaka nam potrzeba. Do, jest napisane, nie jest napisane. No, największa będzie miała pewnie z 12 mm, ze 120 mm, tak? Tak mi się wydaje, na moje oko. Wstępnie tak wygląda nasza podłoga. Czyli mimo tego, że nie ma podwójnej, nie mamy podwójnej podłogi, jest jakiś styropian, jakaś izolacja pod spodem. Może dlatego nie jest ta podłoga aż tak bardzo zimna, jak tutaj się nagrzeje. Coś to zawsze musi dawać. Nie wiem, czy to klasycznie w kamperach, nawet tych letnich, jest jakaś warstwa, czy nie. Natomiast tutaj coś jest. No jak zimno teraz z niej leci. Trzeba będzie dywanem. Ty, no, powiem ci, że tak jakby to mamy podwójną podłogę, tylko po prostu bez przestrzeni. Bo nie mam śrubu do mocowania, ja nie będę miał takich długich, to dzisiaj będę jechał, to kupię szóstki śruby.
O, kurka, kurka. Wiesz, ma się ale taki... to już, to nie, nie jest potrzebne, tylko poprosimy kluczyk na taką śrubeczkę. To jest chyba kluczyk 8 albo 10. Ale ja nie mam tutaj... Nie masz kluczy? Nie. Ja nie mam tu kluczy. Mogę ci dać Francuza, co najwyżej. Nie ma kluczy, no. Nie mam. Walentynki niedługo. Zostaw kluczy. Dobra, ten imbusik jednak mi się przyda. Och, przepierdujesz. Nie wiem, czy ci użyczę. Poczekaj, wyjmę. Na chwilę. Kontrola wizualna nad tobą stoi. Proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. Babę w piach. O! Proszę, webasto zamontowane. Nie starczy tyle? Wiesz, no. Dobrze. Jak już na tych cichych dniach będziesz tu mieszkać, to zamontuj tak, żeby ci było ciepło. Dobrze. O, kamera jest na mumii. Nie wolno kamery. No i dobra, zmontowaliśmy. Od razu wam powiemy, bo ta uszczelka, która tutaj jest, jest jednorazowa. Napisał nam chłopak. Tak, napisał nam kolega. Tam ktoś w komentarzach. Więc zamówiła Dominika nową i teraz będzie okazja, żeby ją przy okazji wymienić na nową. No i trzeba będzie potem znowu sprawdzić czelność piecyka. Tak jest. Teraz tak. Ho, 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 ho. I co my tu mamy? Może zrobimy jeszcze jedną rzecz. Sprawdzimy później miernikiem, bo tu mamy jakiś przewodzik. Może sobie skubniemy stąd zasilanie. No, w sumie powiem ci, że nie byłoby blisko. Byśmy mieli blisko, tylko trzeba było dać zabezpieczenie, żeby w razie czego... Po co mamy ciągnąć całą instalację od nowa, jeżeli tu jest podciągnięta? Piecyk jest... trzeba by zobaczyć, jakie ma pobory. Bo w sumie to, jak używamy trumy, nie używamy piecyka. Tak, i na odwrót. I na odwrót. No. Więc wydaje mi się, że śmiało możemy skubnąć to zasilanie. Mamy przewody czerwone i czarne, więc teoretycznie będzie to być plus i minus. Dobra. Wyżynarka. Po co nam wyżynarka? I chętnie dożymy drugą dziurę. A, faktycznie. Póki jeszcze jestem. Taka jest różnica. Ciekawe, czy znajdziemy takie trójniki, a jak nie, to czy... Bo my i tak musimy dokupić taką rurkę. Tylko musimy dokupić rurkę, bo musimy... Chyba. To zaraz będziemy patrzyli, jak to... Kotku, nie wy... Wywiercę ci! Jaki chcesz rozmiar, kochanie, mojego otworu? Kotku, to jest ten rozmiar w skarbeczku, ale myślę, że mógłbyś dać większy czy ten. Oczywiście. Jak dobrze było jechać i kupić, ja tu moję wyżynarką, a tu nie trzeba. Widzisz, widzisz. Dobrze, że ci żona kółeczko narysowała. No tak. Tak to bym się mordował, bym wycinał wyżynarką po kwadracie. Jednak ta żona się na coś przydaje. A, ty. Ja się na bardzo dużo przydaję rzeczy. A, i wiesz co, powiem ci, przemyślałam kwestię? No. Zaraz ci tu powiem, jaką kwestię tutaj przemyślałam. Patrz, mamy otwór do wlotu powietrza od razu. Teraz, jak przyłożymy, to możemy go od razu wyhendożyć. No. No tak, elegancki. Elegancki. Taki od dołu, żeby dzieci paluszków nie wsadziły. No. Bo ma taką kratkę dość malutką. Tak byśmy sobie go tutaj wsadzili, o tu. Widziałam, jakie miejsce zająć, bo tutaj mi chucha ciepłem. Trzeba to wyciągnąć. Ciągnij, mężu. Powiem ci, że ci dobrze idzie, coraz większe. Taram. Dobra. Wsadzaj do dziury. Wsadzaj. Tak to wygląda, tu już podłączone. Nieźle. Dzieci paluszków mnie wsadzą do środka. Tutaj idzie tak, tu jeszcze mamy miejsce na przewody i tutaj będzie się działa cała magia. Ze względu na to, że nie znaleźliśmy żadnej informacji w internecie na temat tego, czy jak podłączymy to do istniejących tych przewodów nadmuchowych od trumy, czy to będzie nam działać. Ktoś musi przetestować, musi być pierwszy raz, padło na nas. Jak się sprawdzi, super, a jak nie, będziemy kombinować dalej.
Zimno! Od razu wam pokażemy, jak wygląda tutaj nasz przedłużony bagażnik z tego łóżka piętrowego dolnego. Tutaj materac i całą tą półkę od łóżka podnosi się do góry i wtedy mamy taką dużą przestrzeń. Planujemy zamontować ten zbiornik tutaj, tylko zobaczymy, czy się zmieści. Zobaczmy, gdzie. Nie, no tutaj to nie. Myślę, że lepiej tu by było. Z tej strony? No, zobacz, jak będzie wyglądał. Bo ale tak to będziesz musiał tam z bańką, z benzyną no latać. Dobrze, ale mi się dasz tę radę, bo tu nie położysz nic, żeby korka nie zgnieść. No jak zachlapiesz benzyną tam? Tutaj nie byłoby no, trzeba tak... kupić tego z wężykiem, tą czerwoną banieczkę z wężykiem i tyle. I tu skitrać. No to dobra. I tutaj to można nawet zrobić w plastiku dziurkę i wyjść przewodem od razu tam, w peszlu puścić przewód paliwowy. No i super. Wodę. No i tak to wygląda. Będzie zabezpieczone przed wilgocią i temperaturą. Zawsze lepiej tak zrobić niż nie. Potem jeszcze coś pokombinujemy, żeby jakoś to więcej może zabezpieczyć lepiej. Zobaczymy. Może jeszcze jedna warstwa, jak to wyschnie. Ten bezpiecznik kładziemy tak, żeby nie zginął. Na dziś tyle. Widzimy się jutro. Nowy dzień. Montaż. Część druga. Dzisiaj już chyba podepniemy go tak na amen. Kupiliśmy takie trójniki. Ten trójnik jest 45 stopni. Podobno jak będzie lecieć powietrze sobie w tędy i tędy, to nie będzie cofać w tą i w tą stronę, bo pęd powietrza będzie go pchał. Kupiliśmy sobie też taki trójnik. To jest oryginalny zestaw z Webasta. I będziemy podpinać. Mamy opaseczki metalowe. I trzeba się zabierać za robotę. Trzeba się zabierać za robotę, żeby szybko skończyć, bo zimno. Dobra. Tutaj położyliśmy taki polar, bo tak wieje z dołu od tego piecyka. Co się dzieje? Chcesz wejść? Bawić? No to wchodź. Znalazłem dziurę w dechu. To nie jest uszkodzony ten łącznik, co jest giętki, elastyczny, tylko koło niego jest dziurka. I tam ucieka. Tu mamy papier ścierny, żeby wyczyścić. I dzisiaj zakupiłem pastę uszczelniającą do wydechu. No. Nie będę tego spawał, bo tam jest łączenie. Już widziałem, że tam jest pasta nałożona obok. Więc nie będę tego spawał, tylko nałożę pastę, bo tam jest dziurka, dwie. No pewnie. I zobaczymy. Pewnie. A to na ciepłe? Na ciepły wydech, czy na zimny? Nie ma takiej informacji, więc za chwilę wydech będzie ciepło, bo sobie pyrkoli, nie? No i super. To się obejdzie z mniejszą robotą. Skończę za 15 minut, a ty? Słuchaj, podzieliliśmy się robotą. Zatankowałem ci Webasto, w sensie nam, ci. Ci nam uszczelnie wydech. Zuzanko! O, spadła wkrętarka. A, deptaj po moim mierniku, a nowego to nie ma. Gdzie ci dep? O, depnęłam, faktycznie. Sondy połamane, dawaj 50 zł na miernik. Oddam ci w naturze, kupię ci kilo ziemniaków. I dostaniesz jeszcze spaghetti z marchewki. Idę do swojej roboty, rób swoje. Pierwsza rura. I teraz tak, zasada będzie taka, że od piecyka będzie nam wchodzić tędy powietrze, linia prosta. I od Webasta też tędy powietrze, linia prosta. Ta elektronika, cała ten wentylator od nadmuchu działa sobie sam.
nie jest zależny od piecyka, można go regulować od jedynki do piątki. Na jedynce tak delikatnie chucha. Także gdyby się nie sprawdziło to i był za mały pęd tego wiatru, to będziemy się wspierać jeszcze wentylatorem. Taką mamy myśl technologiczną. Czy się sprawdzi? Ktoś musi przetestować. My jesteśmy pierwsi. Damy znać, czy się to sprawdziło. Tak wygląda. Teraz na razie nie podpinamy w te dwie rury, bo te idą do piecyka. Zobaczymy, ile cofa i czy w ogóle będzie dmuchać. Będzie test. Kamil wkłada bezpiecznik. Paliwo zalane. Będziemy... Gdzie ta instrukcja? Krzywo przyczepiłaś troszkę. Nie, bo samochód stoi krzywo. Jest prosto. Aha. Wobec tej ściany. A, okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Zaraz ogarniemy to. Wcisnąć i przytrzymać. Dobra, naciśnij i przytrzymaj przełącznik obrotowy w stanie wyłączenia. Tak jest. Ekran zaświeci się w górę, brzęczyk zabrzmi raz. Mhm. Kiedy na ekranie pojawi się PLR. Czyli wtedy puścić. Wtedy puścić, tak, zwolnij przycisk. Wtedy pompka wejdzie w tryb pompowania. Jest. Dobra, i teraz czekamy. Pompka wchodzi w tryb pompowania, pompuje 500 razy olej napędowy. Gdy pompowanie jest zakończone i olej napędowy wchodzi do nagrzewnicy, nagrzewnica będzie działać automatycznie. Jeśli olej napędowy nie dociera do grzałki, należy rozpocząć pompowanie paliwa jeszcze raz. Idę tryb zobaczyć. Pompowania sprawdzisz w wężu. Tak, idę pisze. Zobaczyć właśnie na węże. Idź na wężu. Jak się bardzo wsłuchamy, to słychać takie pod samochodem. To ta pompka, o której wszyscy tak mówili, że ona jest taka głośna. Myślę, że to się najbardziej przenosi po urządzeniu i słychać ten dźwięk w urządzeniu. Jak się tu zastawi wszystko, to nie będziemy słyszeć nic. Dobrze, że stoimy na dziko i tylko na dziko będziemy używać go, bo na kempingach, no, mogłoby kogoś zdenerwować. To tam pompeczka klika, ale w wężach jeszcze pusto. Ogólnie instalacja jest położona w peszlu i sobie tam idzie ze zbiornika. Tu mamy zaciąg powietrza. Wydech. Wydech jest poprowadzony i przymocowany tu mocowanie. Najprawdopodobniej to mocowanie jeszcze tutaj uszczelnimy czymś, żeby nie gniło, żeby nam zimno nie uciekało. Płyta już jest uszczelniona silikonem jakimś tam silnikowym na temperatury, więc jeszcze dodatkowo to sobie uszczelnimy. Musimy wam powiedzieć jeszcze, że wyłączanie tego urządzenia to nie jest tak, że tylko klikniecie na monitorze i ono się wyłączy. Ono jeszcze przez dłuższą chwilę działa. Tutaj buta, zaraz cię nałożę. Tutaj ono chłodzi tą, nie wiem, trubę świeczerową czy coś chłodzi. No, ogólnie no, coś chłodzi tam, stygnie, słychać. Studzi się. U nas raz nie wystarczyło, musimy to powtórzyć jeszcze raz. A już zgasło? Tak. Filtr paliwa już jest zalany, ale... Dobra, i wchodzimy jeszcze raz w tryb pompowania. Te przewody trzeba będzie się tu upiąć później. Czyli czasami, tak jak u nas, może się okazać, że raz nie wystarczy, musicie tam... Bo jest długi odcinek patrzeć. Przewodu. No, jest długi odcinek. Jest długa... No i u nas jeszcze raz. Właśnie wyłączyłam i słuchajcie, chłodzi go. Wchodzi na takie najwyższe obroty, żeby go schłodzić i po chwili się wyłączy. Dobra, jeszcze jedna sprawa. Tutaj ustawienie pojemności tego zbiornika na ropę. Musicie wcisnąć te trzy kropeczki i wtedy pojawi się wam rysunek 1, 2 lub 3, no znaczy tutaj akurat 6, 7, 8. I w pierwszej opcji macie, o, może tak, w pierwszej opcji macie 5 litrów, w drugiej 8 i w trzeciej opcji macie 10 litrów. Naciskacie, żeby zobaczyć swój wybrany obrazek, zostawiacie i wtedy... jeśli dobrze tłumaczę, to
kiedy brzęczyk zabrzmi raz, ustawienie jest zapisane, czyli czekacie, on brzęczy i wtedy jest wszystko zapisane. My sobie ustawiliśmy 10 litrów. Co? Jak tam? Powinno zalać już. Tak? Bo pompka już zalana, wyszło z pompki, więc wydaje mi się, że już tym razem będzie okej. Okay. Zimno. Wytrzep się, bo jesteś cały w ziemi. Wiem, no bo leżałem na ziemi. Zdejmę kurtkę. O, i zaczyna fazę rozruchu. Troszeczkę delikatnie cofa na piecyk, ale w porównaniu do tego, co leci z ruchu, to niewiele. Podsumowując, jeśli chcecie założyć chińskie webasto pod rozprowadzenie od trumy, jest to możliwe. Wystarczą kolanka i trochę chęci. Jeśli nie chcecie szukać butli gazowych gdzieś za granicą, no to takie rozwiązanie na pewno się sprawdzi. CPN jest szybciej znaleźć niż dokupować w każdym kraju reduktory i potem szukać butli. Potem ją oddawać, kaucja, nie kaucja. Myślę, że w tym wypadku jest to szybsze rozwiązanie, czy tańsze. Pewnie to zależy, jaki kraj, jaka cena ropy. My planujemy teraz wypad w grudniu, już za parę dni. Więc nie będziemy latać, szukać butli. Mamy alternatywę. No, już ładnie grzeje. Fajnie grzeje. Zuziu się spodobał już wyświetlacz, dlatego Zuziu, nie dotykamy, bo już nam przekręciłaś. Oho, ho, 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 nie wolno tego, to jest B. A my lecimy po Szymonka do szkoły. Dzięki, że byliście i cześć!